Witam Was serdecznie 21 stycznia 2020 roku. W eterze od kilku dni szaleje nasz najnowszy podcast. W nim Łukasz, czyli mój nowy gość. Witam Łukaszu. Witam Cię serdecznie Witku, witam Państwa. Podzielił się swoimi spostrzeżeniami, jeżeli chodzi o Widzew na 2020 rok. Ale zanim przejdziemy do Widzewa, czyli o tym, co najważniejsze. Łukasz, dzień dobry jeszcze raz. Witam Cię w nowym roku. Jakie plany osobiste masz na ten nowy rok? Osobiste plany na ten rok. Witam Państwa serdecznie. No, na początku w lutym wyskoczył mi turniej Mistrzostw Polski Old Boy. Będę reprezentował Widzew Łódź w Zawierciu. Później mam zamiar zjawić się na meczu Widzewa ze Skrą Częstochowa i podpisać listę też na widzewskim Twitapie. A później zobaczymy. Mam nadzieję, że pojadę na Piotrkowską i będę świętował awans do pierwszej ligi. Niestety nie udało nam się Ciebie złapać na ostatnim podcaście, w którym rozmawialiśmy m.in. o sparingu. Rozmawialiśmy również o nowych kontraktach w Widzewie, ale zacznijmy od samego sparingu. Oglądałeś? Tak, oglądałem mecz. Nie chcę rozwodzić się na temat tego, co Ci się podobało, co Ci się nie podobało, ale chciałbym zwrócić Twoją uwagę na nowego zawodnika, Robert Prochownik, bo dzisiaj będziemy rozmawiali o młodzieży widzewskiej. Jak oceniasz tego zawodnika? Nie przez pryzmat tych kilkudziesięciu minut, które rozegrał w sparingu, tak naprawdę ciężko to oceniać, ale propos przydatności, jego przyszłości, jego umiejętności i tego, co może dać Widzewie. Znaczy, jeżeli chodzi o tą przydatność piłkarską, to trudno jest w ogóle coś powiedzieć na temat Roberta Prochownika w tym meczu. Z początku trochę taki bardzo chaotyczny, próbował grać jeden na jeden, później zgrywał już piłki do wychodzącego skrzydłowego. No, uważam, że największym plusem jest to, że zawodnik SMS-u ląduje w Widzewie, czyli z naszego okręgu, z naszego rejonu, a nie ląduje na przykład w Akademii Lecha Poznań czy Zagłębia Lubi. I to jest akurat duży plus. No, jeżeli jaka przydatność? No, przydatność może być tylko jedna. No, wiadomo, że on ma finezję, jest młody. Trudno mu na razie będzie stawiać pierwsze kroki, jeżeli chodzi o Widzew. Też nie wiem, jaką pozycję zafunduje mu trener Kaczmarek, ale widząc po nim i widząc ten i 12 bramek, które strzelił dla SMS-u w tamtym sezonie, no widać, że to młody, wartościowy zawodnik i jak najbardziej cieszę się, że trafił do nas. No tak jak mówiłem, nie trafił do innych klubów i że chłopak tutaj z naszego łódzkiego będzie dalej kontynuował Widzewie. To jest bardzo duży plus dla pana dyrektora Szymańskiego, że wyjął go z tego SMS-u. To już jest nie pierwsze takie wyjęcie dobrego zawodnika z SMS-u, bo w przeszłości wyjmowaliśmy już piłkarzy z tego klubu, którzy grają do tej pory w Akademii, a niektórzy z nich już podpisali kontrakt profesjonalny z Widzewem. Nowy nabytek. Krystian Nowak, o ile dobrze pamiętam, też jest z SMS-u. Tylko, że to taka starsza historia i nie ten właściciel. Dokładnie. No ty tam żeś rozłożył Krystiana Nowaka na części pierwsze, więc może tu opowiesz widzom, jak to było z tym jego graniem przez ostatnie 4 lata. Mamy dwie wersje. Jedną wersję Wikipedii, a drugą wersję Widzew to my. Raczej zaufałbym wersji Widzew to my i wersji Łukasza Karpiaka niż wersji Wikipedii. Okazuje się, że Wikipedia nie doliczyła 14 spotkań w ostatniej rundzie. W związku z tym wychodzi, że w ostatnich 2 latach Krystian Nowak rozegrał 34 spotkania. Moim zdaniem nie jest to dużo, natomiast raczej no, zobaczymy, co z tego wyniknie. Jak już powiedziałem w ostatnim podcaście, moim zdaniem jest to logiczny transfer. Zastępujemy Sebastiana Zielenieckiego zawodnikiem, który zna klimat Łodzi, który zna oczekiwania, jest na presji. Natomiast chciałbym zwrócić to piłkarzy, których Widzew ostatnio pozyskał. Nie udało nam się w ostatnim podcaście opowiedzieć o nowych zawodnikach, którzy zostali dokoptowani już tak oficjalnie kontraktami do drużyn U19 i do rezerw. Tydzień temu w ostatnim podcaście zażyczyłem sobie i tak zażartowałem, że chciałbym jako kibic mieć taki profil młodszych piłkarzy, tak żebym mógł ich śledzić, tak żebym mógł patrzeć, na co zwracać uwagę, jakie mają atrybuty, gdzie mają słabości, po to, żeby budować z nimi relacje, nie tylko na bazie piłkarskiej, ale również jako człowiek, a w najlepszym wypadku, kiedy dojdą już do pierwszej drużyny, po prostu cieszyć się grą i patrzeć, jak bardzo zmienili się na przestrzeni lat. Dlatego Łukasz, jeżeli mogę Cię poprosić, bardzo chciałbym, jeżeli mógłbyś, przedstawić nam wizytówki tych chłopaków, którzy ostatnio podpisali
kontrakty z Widzewem. Wszystko się zaczęło od Marcela Pieńczka. Marcel przyszedł do drużyny seniorów. Kupiony był wcześniej jako rocznik 2000 przez trenera Wasiaka, a kupił go Feredzyn z SMS-u. Kosztów nie będę tutaj mówił. To był właśnie pierwszy zalążek tego, jak piłkarz Akademii trafił do seniorów Widzewa. U trenera Radka Wasiaka Pieńczek grał na pozycji numer 10. Trenerzy seniorów Widzewa zmienili mu pozycję i obecnie jest lewym obrońcą. Później mieliśmy Jakuba Kitę, który został wypożyczony do Stali Kraśnik. Obecnie wiem, że wrócił do Widzewa. Jeżeli chodzi o nowych piłkarzy, którzy podpisali kontrakty, to jest Marcel Sieroń. Sieroń to jest pozycja numer 6 w Witku. Bardzo obiecujący zawodnik. Bardzo dobrze prezentował się w ostatnich meczach rezerw u Kuby Grzeszczykowskiego. Zaproszony nawet przez Widzew, to my razem z Jakubem Grzeszczykowskim odpowiadali na pytania u Arka Stolarka, jak może sobie cofnąć, tam jest wiele, jeżeli chodzi o Marcelu. Wiem, że jest to też kapitan rezerw Widzewa. Jeżeli chodzi o Jakuba Mamełkę, kupionego przez trenera Wasiaka z SMS-u, i jest to pozycja stoper, tak zwany center back, zabrany z SMS-u w 2017 roku. Przy okazji tego grał u trenera Wasiaka w Centralnej Lidze Junior. Przed tym jeszcze podpisaliśmy kontrakt z Kamilem Piskorskim, który jest cały czas prowadzony przez Widzew. Na boisku to stoper lub pozycja numer 6. Zaliczył już debiut w pierwszej drużynie Kaczmarka. Jakub Szalski. Jest to rocznik 2001, typowa ósemka lub dziesiątka. Z moich informacji wynika, i to potwierdzał mi nie jeden trener, że to jest do tych dwóch pozycji szykowany zawodnik, ze względu na to, że on nie ma tyle gazu, by biegać jako skrzydłowy. Kolejny zawodnik jest to Konrad Cieślak, stoper lub lewy obrońca. Co ciekawe, brany już kiedyś na treningi do Franciszka Smudy, więc widzisz, jak ja to opowiadam, to już wiele łączy. To ta akademia, gdzie trenowani oni byli od under 14 do under 19, prowadzeni przez Radka Wasiaka, których kształtował, wiesz, których wychowywał, których wprowadzał z wieku juniora młodszego do aż do seniora, procentuje, bo teraz ci piłkarze właśnie jego, podpisują kontrakty seniorskie. I to jest piękne, fajne i to mnie bardzo cieszy ze względu na to, że będziemy mogli promować swoich wychowanków. Czy będzie to już w tym sezonie? Tego się nie dowiemy. Jeżeli chodzi o Dawida Telestaka, no to ściągnięty znowu też przez, niestety tutaj będę powtarzał, Radosława Wasiaka z Perfect Szkółki od pana Krzysztofa Kamińskiego. Każdy oczywiście ją zna. Jest to rocznik 2000. Pozycja na boisku to boczny pomocnik lub atakujący. Telestakiem interesował się już notabene pan Radosław Mroczkowski, który współpracował z trenerem Radosławem, czego owocem było podpisanie właśnie kontraktu z Jakubem Kmitą. Kiedyś media podawały, że to była zasługa Marcina Puski, ale ja się z tym nie zgodzę. Jeżeli chodzi o to, co ja teraz mówiłem, to wszyscy piłkarze pracowali, tak jak mówiłem, od under 14 do under 19 prawie z trenerem Wasiakiem, który wprowadzał ich do Centralnej Ligi Juniorów w 2017 roku. Ale, co jest jeszcze fajne, oprócz tych ludzi, co podpisali, w kolejce czekają piłkarze tacy jak wyróżniający się Drążczyk, Stopa, Bechta. Bechta, z tego co dzisiaj przeczytałem na oficjalnej stronie klubu, był już dzisiaj na treningu pierwszej drużyny. Zastanowiłbym się tutaj jeszcze nad Malinowskim, który w sobotę strzelił dwie bramki z Nerem Podębice, notabene którego trenerem jest Witoldo Barek, pierwszy trener Widzewa od reaktywacji. Mój raport zakończę piłkarzami młodzieżowymi, którzy są też wypożyczeni z Widzewa. Jest to Marcel Stefaniak, którego kupiliśmy z Pogoni Szczecin, lewy obrońca, wypożyczony do Bałtyku Gdynia. Rozegrał tam 9 spotkań. Panaszak Przemysław, kupiony z Chełmianki Chełmno jako król strzelców, z tego co sobie dobrze przypominam, wypożyczony do Górnika Łęczna, zagrał 12 spotkań, strzelił 2 bramki. Kiedyś Pablo obiecywał mi, że zrobi sobie pracę domową na temat Przemka Banaszaka, no to Pablo, ja zrobiłem to za ciebie, za dużo szukania byś nie miał, jeżeli chodzi tutaj o tego skrzydłowego napastnika. Jest jeszcze oczywiście nasza perła, Jakub Jasiński, rocznik 2012, w tym roku kończy dopiero 18 lat, ale ściągnięty był jako wielka gwiazda. Nie wiem, czy Witek sobie przypominasz, w sparingach przed rozpoczęciem chyba poprzedniego sezonu strzelał dość sporo bramek. Obecnie grywa u Kuby Grzeszczakowskiego w rezerwach, więc jest to piłkarz przyszłościowy, wychowywany, gdzieś tam, wiesz, dopieszczany do tego, żeby kiedyś wejść w struktury seniorskie. Kuba Jasiński
To był Radosław Mroczkowski czy Franciszek Smuda, trenerzy, którzy pierwszy zaczęli go powoływać na sparingi właśnie. Mi się wydaje, że Franciszek Smuda pierwszy to zrobił, wiesz, bo ja sobie przypominam, że tam właśnie graliśmy w tych Opalenicach i on tam strzelał po dwie bramki w sparingach, ale on wtedy miał 15-16 lat. No właśnie. Ja wiem, że nawet go próbował w starszym roczniku jeszcze trener, wspomniany wyżej wymieniony Radosław, ale on się tam nie łapał w tych under 19, więc on tam później grał w tych rocznikach młodszych. Nie wiem, jaka jest jego sytuacja obecna w klubie, ale wiem, że ma dość dobry kontrakt. Pominąłem jeszcze Mikołaja Gibasa, rocznik 98, już lekko starszy, jeżeli chodzi o tą młodzież, którą wymieniłem wcześniej. Jest to 11 spotkań w Unii Janikowo i jedna bramka. To jest zawodnik, który jest uniwersalny i może grać na trzech pozycjach. Może grać jako prawy obrońca, może grać jako stoper i może grać jako CDM, czyli taki defensywny Defensywny pomocnik. pomocnik. Tak. On jest wypożyczony do Unii Janikowo. I właśnie w tym sparingu z Widzewem przyglądałem się jemu. Gibas jest to chłopak urodzony w Żywcu i tylko dlatego patrzę na niego, że to może być kawałek twardziela. I jeszcze kiedyś mam nadzieję, że Widzew będzie miał pożytek z tego piłkarza. No jak to nasz kolega z rozmów tylko sportowych mówi, oglądając treningi poprzedniego sezonu, jeszcze za trenera Mroczkowskiego, uważał, że nasz Gibas porusza się jak Sergio Busquets. Ja uważam, że na razie pan Gibas to taki Sergio Busquets bez lewej nogi, ale nie twierdzę, że po prostu nie będzie z niego pożytku. Notabene rozegrał bardzo dobry mecz z Widzewem. Z mojego raportu, który mógłby Ci przybliżyć pozycję tych młodszych zawodników, którzy podpisali kontrakty i którzy mają pukać do drzwi drugoligowego Widzewa. Ale czy będzie to już w tym sezonie? Tego nie wiem. To chciałbym się zapytać o nazwisko. Być może umknęło mi w tym opisie. Mateusz Malec. To jest 16-letni chłopak. Tak, Mateusz Malec też był próbowany właśnie u trenera Radosława Wasiaka. Wiem, że podpisał kontrakt. Mateusz Malec zasłużył sobie na ten kontrakt. Mateusz Malec po pierwsze jest zawodnikiem, który właśnie związał się kontraktem teraz z Widzewem. Bardzo młody chłopak. Z drugiej strony ten sam Mateusz Malec w wieku 16 lat też zaczyna treningi z pierwszą drużyną Widzewa, o czym dzisiaj informuje strona oficjalna. Ja rozumiem przypis, że są to piłkarze, którzy grają z pierwszą drużyną, dlatego że brakuje zawodników na dane pozycje, ponieważ mamy dwóch kontuzjowanych zawodników, Daniela Monkę oraz Cortasa. Natomiast mimo wszystko wydaje mi się, że no, trzeba coś prezentować sobą, żeby w wieku 16 lat, mimo no, różnicy wieku, doświadczenia i poziomu, jednak być zapraszanym do treningów naszej perły klubowej. Słuchaj, mam takie pytanie, bo my tak rozmawiamy o weekendowym meczu Widzewa, o tym, co nam się podobało lub się nie podobało. Natomiast wspomniałeś już o dwóch nazwiskach, Robert Prochowiak oraz Kamil Piskorski. Jest dosyć spora różnica jakości, jeżeli patrzymy na występy właśnie tych zawodników. No, jeżeli myślimy tutaj o Gutowski i ewentualnie Robercie Prochowiaku, o ich rywalizacji oraz na przykład para środkowych obrońców, i zastanawiam się, w tym wszystkim jest Kamil Piskorski. Jak trenerzy młodzieży Widzewa zapatrują się właśnie na powolne wprowadzanie tych zawodników do składu? Myślę, że oni nie dostaną zbyt wielu dużych szans, ze względu na to, że Widzew postawił na jeden jasny cel. Tu liczy się pierwsza drużyna i tu liczy się awans. Ale jakbym miał sprawdzać ja, jako trener Piskorskiego, na pewno nie sprawdzałbym go na ostatnim stoperze. Tam większa presja i większa odpowiedzialność. Ale już wprowadzać go na ostatnie 20 minut przy normalnym wyniku gdzieś na pozycję numer 6, to jak najbardziej. No i z drugiej strony musimy się zastanowić, czy Prochowiak da nam więcej niż Michaela Mayo? Jaka jest Twoja ocena, jeżeli chodzi o Michaela Amejo? Paweł w ostatnim podcaście powiedział, że no, nie łączy już, znaczy nie ma już nadziei, jeżeli chodzi o tego chłopaka. On wie, że jest wypożyczony do Bytowi, natomiast nie spodziewa się, żeby Michael Amejo odkrył ten piłkarski świat na nowo. Prywatnie uważam, że jest to bardzo dobre rozwiązanie zarówno dla klubu, jak i dla samego zawodnika. Marcin Kaczmarek w ostatnim programie telewizji Toja powiedział, że zna sztab trenerski Bytowi, uważa, że to jest bardzo dobre miejsce do rozwoju, do szlifowania swoich umiejętności. No i jednocześnie ten sam Marcin Kaczmarek mówi w tym samym programie Piłka Meczowa, że jeżeli chodzi o Roberta Prochownika, to jest zawodnik z dużym potencjałem, natomiast musimy czekać, czekać, czekać i jeszcze raz czekać na to, żeby ten potencjał został uwolniony. Każdy trener będzie bronił tego zawodnika, którego ściągał. To jest taka piłkarska prawda dla mnie. Uważam, że Michael Amejo po pierwsze to nie grał w Widzewie na pozycji,
na której się wychował, bo wiem, że w Polonii Warszawa on zawsze grał na pozycji numer 10. Nie przestawił się tak jak Marcel Pieńczek u nas na lewą obronę. Nie dostał szansy nigdy na pozycji numer 10. Nie możemy też powiedzieć, jak on by wyglądał na pozycji numer 10. Mi się wydaje też, że mentalnie może Michael nie dojechał, bo umiejętności na pewno ma. Wydaje ci się, że ten transfer do Bytowi, transfer czasowy, zrobi dobrze temu piłkarzowi i zobaczymy wyższe umiejętności po powrocie? Uważam, że każdy piłkarz wypożyczony z Widzewa Łódź typu Banaszak, Stefaniak, teraz Amejo, już raczej do Widzewa nie wrócą. Nie wydaje mi się, żeby oni piłkarsko byli gotowi przy awansie do pierwszej ligi, to jest raz. Jedyną szansę, jaką z wypożyczonych zawodników widzę, który mógłby wrócić do Widzewa, to Mikołaj Gibas. Pewnie, że dobrze dla Michaela i dla jego młodego wieku, że jest wypożyczony teraz do Bytowi, tylko następne pytanie jest, czy on będzie grał tam. Mhm. I czy będzie grał na pozycji lewego pomocnika, tak jak u nas grał Ogony Zagutowskiego, czy będzie grał na pozycji 8 czy 10, tej, którą od młodzieżowca do juniora przeszedł w Polonii Warszawa. No. Nie znam też drużyny Bytowi. Może Amejo będzie ciągnął zespół. Ja im życzę wszystkim jak najlepiej, bo oni są piłkarzami Widzewa i oni mogą wrócić po wypożyczeniach do naszego klubu. Ale czy oni zostaną przy ewentualnym awansie? No to ja już mam tutaj małe wątpliwości, no bo sami wiemy, że no 9 meczy Marcela Stefaniaka w Bałtyku Gdynia, 12 spotkań Przemka Banaszaka. Mikołaj Gibas to broni go to, że jest po prostu uniwersalnym piłkarzem. Ale z tych piłkarzy, których ja tutaj wymieniłem, największą szansę na granie w Widzewie uważam, że powinniśmy dawać szansę Dawidowi Telestakowi. Tutaj już naprawdę i pan Mroczkowski, i u Smudy, i u pana Mroczkowskiego, on był już w Notesie i teraz przy Kaczmarku jest po raz trzeci, podpisał też kontrakt, więc coś musi w tym chłopaku być, że on obecnie podpisał już kontrakt, no, można powiedzieć nareszcie podpisał kontrakt, bo on był z tych trzech, z tej złotej drużyny, tej centralnej ligi juniorów, bardzo istotną postacią, jeżeli chodzi o tamten okres 2017 roku. Dzisiaj się pojawiła informacja też w sprawie Pieńczka. Tutaj trzeba też powiedzieć, że stara się o niego Raków. Martyna Pajączek powiedziała, że wszyscy piłkarze są na sprzedaż, bo to jest tylko kwestia ceny. Ty jako kibic, ale też właśnie jako człowiek, który lubi patrzeć na rozwój młodych zawodników. Czy chciałbyś, żeby Pieńczek odszedł? Znaczy ja bym chciał odejścia Marcela Pieńczka, jeżeli to by był klub perspektywiczny. Nie oszukujmy się, Raków Częstochowa to jest tylko ekstraklasowy średniak. No, z dobrym trenerem Raków lepiej prezentuje się niż ŁKS w tych ekstraklasowym pierwszym roku swoim, jako Beniaminek, ale i z tego co ja wiem, a moje informacje są, mam nadzieję, wiarygodne, to Marcel Pieńczek miał super ofertę z Piasta Gliwice, którą odmówił i myślę, że jakby wtedy skorzystał z tego i odszedł do trenera Fornalika, byśmy mieli teraz już nie tylko reprezentanta Polski Under 19, ale podejrzewam, że już by się łapał do Czesława Michniewicza, bo jednak trener Fornalik, Piast Gliwice i tam wykonywana praca. To jest top polskiej piłki. Była oferta ze Śląska Wrocław, którą też odrzucił. Więc no, jeżeli odejdzie do Rakowa, no wiesz co, no nie dziwię mu się. Wiesz czemu mu się nie dziwię, Witek? No, my gramy wypożyczonym Kordasem. No tak, ja a tego na nie rozumiem. Siedzi ja też nie. A na ławce siedzi 19-latek, reprezentant Polski, rozumiesz? No i dla mnie to jest niezrozumiałe. Przy obecnej sytuacji Kordas jest kontuzjowany, Marcel będzie grał. Z miłości do Widzewa, jego, wiem, że on odrzuci wszelkie możliwości, by zostać w tym klubie i reprezentować Widzew. Jestem tego pewny. Ale czy nie zaważy to na jego przyszłości? Tego też nie wiemy. Ja bym chciał, żeby Marcel został w Widzewie, bo to jest piłkarz znowu uniwersalny, tak? No, jeżeli chłopak grał na pozycji numer 8, 10, a przekwalifikowali go na lewego obrońcę i jako lewego obrońcę powołali go do reprezentacji Under 19. Ja rozumiem Widzew, rozumiem Martynę Pajączek i uważam, że dwóch piłkarzy Widzewa, na których możemy zarobić pieniądze obecnie, to jest Pieńczek i Gutowski. Nie widzę innych rozwiązań. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Ja powiedziałbym, że jedyną osobą, która tak na... No okej, okay. No nie będę tutaj mówił, bo jakbym powiedział, kto uważam, że najszybciej odejdzie z Widzewa, to uważam, że to nie będzie Gutowski, to będzie Adam Radwański. Tym bardziej, że Wisła Płock ma prawo pierwokupu ponoć i uważam, że jak ten dalej chłopak będzie się tak rozwijał, to go odkupią i sprzedadzą dalej. Natomiast słuchaj, chciałbym zapytać cały czas o Marcela Pieńczka, bo po pierwsze pieniądz rządzi, mówi się, natomiast nie chciałbym odejścia Marcela Pieńczka z dwóch powodów. Pierwszy taki, że no
wiemy, że to jest taki półwychowanek Widzewa, to pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka, że właśnie to jest coś, czemu ty zaprzeczyłeś. Bo ja sobie wymyśliłem taką teorię, że łatwiej jest wprowadzać zawodników właśnie z SMS-ów i z innych szkołek piłkarskich do Widzewa, mówiąc: słuchajcie, gra u nas Marcel Pięczek, śledźcie jego karierę, zobaczcie, że jeżeli będziecie wystarczająco dobrzy, tak samo jak Marcel Pięczek, będziecie grali w pierwszym zespole. Ja wiem, że mamy obligatoryjność grania młodzieżowcami, rozumiem to. Nie rozumiem, dlaczego zawodnik wypożyczony jest forowany przy zbliżonych, moim zdaniem, jakości piłkarskiej od zawodnika kontraktowego, którego mamy obecnie. No chyba, że Kordas zostanie wykupiony. To jest może wtedy inny czynnik zmienny. Natomiast trochę szkoda mi odejścia Marcela Pięczka, ponieważ niszczy wyobrażenie, że jednak Widzew wychowankami stoi, chociaż wiemy, że nie stoi, ale w naszej prywatnej rozmowie wytknąłeś mi, że Widzew właśnie wychowankami nie stoi, że wszystkich młodzieżowców, jakich mamy w Widzewie, to są ludzie najczęściej ściągani spoza Łodzi i jeszcze dodatkowo no, spoza Akademii Widzewa. Znaczy, wiesz, no oni już przeżyli w swoim życiu 4-5 lat w Widzewie, tak? Jeżeli tu mamy chodzi o Mamełkę, czy Pięczka, czy Telestaka. Więc można im powiedzieć, że to są ludzie z Akademii Widzewa, wychowani przez trenerów. I wszystkich tych wymienionych piłkarzy tutaj muszę powiedzieć, że monitorował ich cały czas Szymański. To, że on nie pracował w klubie u nas w Widzewie, a przed tym jak pracował w klubie, to on ich cały czas monitorował, ale także był też trenerem chyba Under 18, czy Under 17 w Widzewie przed tym, jak się rozstał z Widzewem i przyszedł z powrotem, więc on ich zna, on wie co robi i ja uważam, że i tutaj to podkreślę, że wszystkie transfery Widzewa, które wypaliły w tym sezonie, są dobre, bardzo dobre, transfer Robaka, Kity, ekstra, ale ten strzał z Maciejem Szymańskim uważam za taki pociągnięcie Liga Mistrzów, Champions League, bo gość wie, co robi, tak? Gość o tym opowiada, jego można słuchać w nieskończoność. Ale wracając do Pięczka. Znaczy, nie tylko chodzi o to, że mówi, ale przede wszystkim robi. To jest tak, najważniejsze. Tak, tak. Jeżeli chodzi o Marcela Pięczka. Chodzi mi o Pięczka. Jeżeli chodzi o Marcela Pięczka, to właśnie tutaj jest rola Macieja Szymańskiego najważniejsza, żeby z nim usiąść, porozmawiać i go przekonać. Ty jesteś wizytówką klubu, ty jesteś wizytówką tych chłopaków Under 19, dołączonych do rezerw. Ty jesteś człowiekiem, który wszedł do ligi z buta, później do Under 19. Ja nie wiem, jak się toczą rozmowy. Ja nie mam pojęcia, co ma Marcel w głowie. Ale z drugiej strony, ja go rozumiem. Bo jeżeli miałbym na dzisiaj grać w Rakowie Częstochowa w Ekstraklasie, u pana Papuszyna, to zastanawiałbym się, czy to nie jest jednak dobry kierunek. Ale z drugiej strony, patrząc tak, serce Łodzi, jestem chłopakiem z Akademii Widzewa. Dzięki Widzewowi i trenerowi zagrałem w reprezentacji Polski. Naprawdę 19-latek powinien pomyśleć: dobra, tu jest moje miejsce, tu jest mój dom i teraz ci ludzie, co się kręcą koło tego wszystkiego, jak pan Pawlak, pan Szymański, to jest w ich rękach. To jest w ich rękach teraz. Czy pani Pajączek. Nie patrzeć teraz na to, żeby zarobić pieniądze. Bo okaże się, że za rok, jak wejdziemy do pierwszej ligi, Marcel będzie grał, będzie można zarobić jeszcze większe pieniądze, bo żeby Marcel wcale nie będzie chciał odejść, bo będzie chciał grać z Widzewem w Ekstraklasie. Życzę wszystkim ludziom w Widzewie do dojścia do porozumienia, żeby Marcel Pięczek został za wszelką cenę w klubie ze względu na wizerunek, na to, że ci młodzi chłopcy idą jego drogą. Ci chłopcy, których wychowywał przez lata trener Radosław Wasiak, idą drogą tego Pięczka. Oni wiedzieli, że jeżeli Marcel tam trafił, to każdy z nich ma szansę być tak jak Marcel, nawet kosztem zmienienia pozycji, ale być w klubie, który się kocha, w którym się wychowało, z najlepszą publiką na świecie. No nie ma lepszej publiki, no ludzie, no... No wiesz co, nie do końca. Nie do końca się z tą zgodzę. Po pierwsze, w Widzewie jest oparcie cały czas na awans i myślę, że dopóki nie będzie Ekstraklasy, no to będzie cały czas oparcie na awans. I ja, wiesz co, ja się zgodzę z tym, co wszystkim powiedziałeś, jeżeli chodzi o pozostanie Marcela Pięczka w Widzewie. Bo ja też bym sobie tego bardzo życzył. I nie mam ani jednego ale, oprócz jednego faktu, że zgodzę się ze wszystkim, co powiedziałeś, tylko że Marcel Pięczek nie gra. I ponieważ jest Kordas. Dlaczego? Czy Kordas jest lepszy? No, Kordas nie zawodzi, ale czy Marcel Pięczek był złym zawodnikiem? Nie był złym zawodnikiem. Początki u Franciszka Smudy były ciężkie. Był, powiedzmy, takim, no nie chcę powiedzieć, najsłabszym ogniwem w bloku defensywnym. Natomiast nabrał doświadczenie, nabrał tężyzny.
Marcel Pieczyk bardzo podobało mi się, kiedy wchodzi na lewe skrzydło. No nie jestem trenerem, natomiast jako kibic bardzo chciałbym go w Widzewie, jako człowiek, który no wydaje mi się gdzieś tam łączy te kropki organizacyjno-marketingowe. No też łatwiej jest chyba namówić kogoś do gry w Widzewie w momencie, kiedy mam taki model do naśladowania, a Marcel Pieczek takim modelem może być i może służyć. Natomiast no wszystko wciąż się rozbija o to, że Marcel Pieczek po prostu nie gra. Tutaj w Anglii jest jedna akademia Chelsea Londyn, która konstruuje umowy wypożyczonych zawodników w taki sposób. Jeżeli ja wypożyczam Abrahama do, gdzie on grał, Swansea, to on zaznacza, Abramowicz zaznacza, że on musi grać, ale ja mu płacę. Ale on musi grać. I może Korona Kielce, wypożyczając piłkarza do nas, zaznaczyła sobie, że my go wypożyczymy, ale on musi grać. I wiesz, my też nie wiemy, bo nie widzieliśmy, jaka jest umowa i tego. Może dlatego Cordas właśnie gra. Właśnie kosztem takiego czegoś, że w umowie jest zapisane, że on jest piłkarzem ekstraklasowym wypożyczonym, ale musi grać. Co innego, jak gdy ma kontuzję, przepraszam, lub pauzuje za kartki. To No, jest jedna z prawd. Może być i tak. Może. w ostatnim podcaście nagrałeś swoją wypowiedź dotyczącą swoich rozczarowań, swoich oczekiwań, jeżeli chodzi o Widzew w pierwszej części sezonu oraz o ewentualnych problemach, jak widzisz Widzew w drugiej części sezonu. Powiedziałeś wtedy, co mnie uderzyło i co jednocześnie dało dosyć spory zastrzyk myśli. Powiedziałeś, że bardzo chciałbyś, żeby piłkarze z akademii mieli więcej możliwości rozwoju, szczególnie jeżeli chodzi o ostatnie 20 minut meczu, kiedy ten wynik jest już, nie chcę powiedzieć przesądzony, ale kiedy jest, no jest lepiej niż gorzej. Czy mógłbyś to rozwinąć? Każde 20 minut czy 15 minut w seniorach będzie ich ogrywać. Będą nabierać doświadczenia. Będą właśnie zdobywać to nowe, bardzo ważne doświadczenie. Jeżeli piłkarz, który przyjdzie na 5 meczy i przesiedzi je cały czas na ławce, a później zagra znowu w rezerwach lub w drużynie under 19, tam, a nie będzie się ogrywać, no tak, co on sobie pomyśli? Mówi, no tak, tu dostałem kontrakt, ale tutaj w sumie nie mam szansy. Ja nie wiem, jak są skonstruowane te kontrakty. Ja nie wiem, jakie kwoty są na tych kontraktach. Mogę się tylko domyślać, jakie to są kwoty. Ale to nie są porażające kwoty. To jest na 100% wiem. Więcej Ale niż Michaliewicz? popatrz. Więcej niż Michalewicz to miał wiceprezes Szor. Albo też nie. Albo też nie. A, nie będziemy tutaj o Michalewiczu rozmawiać. Wiesz, przychodzisz na mecz, jesteś powołany do osiemnastki. No to na co czekasz? Chociaż czekasz na te 10 minut, 15, wyrwać trawę, pokazać się, wiesz. Uważam, że nie wiem, czy za trenera Kaczmarka to się stanie i nie wiem, czy my będziemy aż mieli taki luz, żebyśmy wygrywali po 3-0 i w 70 minucie wpuszczali młodzieżowców, ale ja im życzę do tego, żeby właśnie gdzieś tam przy takich wynikach, jak pozwolono na debiut panu Kamilowi Piskorskiemu, zadebiutowali właśnie wyżej wymienić zawodnicy jak Mamełka, Sieroń, Szalski, Cieślak czy Telestak. Żeby było widać, że ta Akademia Widzewa jest napędzana, że tu praca została wykonana. Ja właśnie rozmawiałem przed naszym nagrywaniem teraz z Pablem i Pablo mi zadał jedno takie pytanie, jeszcze bardzo trudne. Czy któryś z wychowanków Widzewa z ostatnich lat gra w obojętnie jakiej drużynie, od trzeciej do pierwszej, czy tam do ekstraklasy ligi, w seniorach innego klubu? Okazuje się, że nie. Ja twierdzę, że jeżeli my nie będziemy dawać szansy tym młodym chłopakom, trudno będzie ich utrzymać. I dlatego tutaj się wspieramy teraz o Pieczka, który może nie przyjął dwóch ofert poprzednich, ale my nie wiemy, czy nie przyjmie tej trzeciej. Tylko dlatego, bo on chce grać. Bo podpisać kontrakt z młodzieżowcem nie jest problem, ale wprowadzać go w drużynę seniorów już tak. Pozwól, że się wtrącę. Chcę powiedzieć, że rozumiem, o czym mówisz i zgodzę się z tobą. Natomiast też muszę wziąć pod uwagę, jakim jesteśmy klubem i jaką będziemy mieli strategię w ogóle funkcjonowania i finansowania. Czy będziemy, zachowując wszelkie proporcje, Ajaxem, który będzie tworzył jakość i po prostu ją sprzedawał, co się będzie odbijało na jakości piłkarskiej, nie wiem, co rok, co 2 lata, co 3 lata.
Nie wiem tego. Pamiętajmy, że wciąż jesteśmy gdzieś po środku łańcucha pokarmowego, jeżeli chodzi o Polskę, nie mówiąc już o Europie. Rozumiem, naprawdę rozumiem, o czym mówisz. Zastanawiam się właśnie na temat tego, jak to ma funkcjonować finansowo, czy w związku z tym ci piłkarze mają być jakby paliwem finansowym na kolejne lata działania klubu i akademii. Jednocześnie musimy też pamiętać, że klub Widzew jest klubem, gdzie sukces musi być na 2 lata temu. Czasami jest ciężko wprowadzać tego młodego piłkarza, ponieważ cały czas walczymy o coś, no chyba, że ten piłkarz będzie miał bardzo wysoką jakość, no ale to też z drugiej strony nie umknie uwadze innych, większych klubów, co chyba wiąże się z tym, że takiego piłkarza wcześniej czy później sprzedamy. Zgadzam się. Ale teraz wrócę do Michaela Ameyoa. O Michael Ameyoa nie dawał nam nic wchodząc. Pablo mówił, piłkarz do stracenia. Czemu wtedy Kaczmarek nie wziął raportu od trenera Grzeszczakowskiego i na 3-4 mecze nie wziął Telestaka na tą samą pozycję? Nie wiem. Przecież jeżeli piłkarz nic nie dawał, no bo kompletnie nie robił zmianę i no nie wiem, bo tam 2-3 razy dotknął piłkę, gdzieś tam wchodził w jakiś dribbling, nie robił z tego nic, nie miał żadnych pożytków. 2 asysty z tego i to się ciągnęło z tamtej rundy, ale z tamtej rundy. Okej. Okay. Od tamtej rundy, rozumiesz? I masz chłopaka, z którym notabene później podpisujesz kontrakt, gdzie on już był w orbicie zainteresowań dwóch trenerów poprzednich, czyli Smudy i Mroczkowskiego, a tak naprawdę nie dajesz mu szansy. Mhm. Co nam dawał ten Ameyoa, a czego nam nie dał Teles? Tak, tego nie wiemy, bo myśmy się tego nie przekonali. Mhm. Więc ja mówię, nieraz warto zaryzykować. My musimy im dawać szansę, bo oni mają żywioł, oni mają jeszcze to, co w wieku przejścia juniora do seniora jest potrzebne, mają fantazję i dlatego będę bronił Prochownika, że brał na siebie jeden na jeden, chciał coś zrobić, coś z czegoś. Super. Są sparingi od tego, żeby właśnie robić takie rzeczy. W meczu są instrukcje i schematy. Będziemy powoli kończyć. Będziemy. Robert Prochowiak po meczu z Unią Janikową w sobotę powiedział bardzo ładnie i bardzo szczerze o problemach w jakości między grą młodzieżową a grą seniorską. Powiedział, że jest inna szybkość podejmowania decyzji, szybciej chodzi piłka, szybciej się biega oraz jest większa tężyzna na boisku. Natomiast w dniu dzisiejszym, tak jak już powiedzieliśmy, mamy dwóch młodzieżowców. Mamy Mateusza Malca oraz mamy Filipa Bechtę, którzy zaliczają, nie wiem, czy krótszy, czy dłuższy epizod z pierwszą drużyną. Natomiast mam nadzieję, że dla wszystkich chłopaków, młodych chłopaków z Akademii, będzie to taki fajny impuls i też taki reality check, ile jeszcze brakuje do tej poważnej piłki, takich na cotygodniowym 90-minutowym występie. Chciałbym Ci bardzo dzisiaj podziękować za Twoją obecność. My jeszcze nie kończymy. Teraz przeniesiemy się do samochodu Maćka Samuela, który w 15-minutowym paśmie podzielił się swoimi spostrzeżeniami, jeżeli chodzi o swoje rozczarowania 2019 roku oraz przewidywania na 2020 rok, jeżeli chodzi o Widzew. Tym miłym akcentem ja żegnam się z Wami, oddaję głos Maćkowi, a Wy Widzew. Dziękuję Ci, Łukaszu. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Witam wszystkich serdecznie. Z tej strony głos rozsądku Maciej Samuel. Dla rozmów tylko sportowych, bo rozmowy sportowe wysłało kilku osobom zapytania na swoje pytania, które za chwilę przedstawię. Nagrywam dla rozmów tylko sportowych, zresztą z miłą chęcią. Miałem nadzieję w ogóle, że nagram tą swoją wypowiedź u siebie w domu, na mikrofonie pojemnościowym, że wreszcie będzie jakaś jakość tego dźwięku. Ale niestety okazało się, że ja po prostu czasu na to nie znaleźć nie mogłem, no. I nie dało rady, więc nagrywam w swoim naturalnym środowisku, czyli tak jak zwykle w samochodzie jadąc. No i tyle, pozdrawiam wszystkich serdecznie, wszystkich słuchaczy rozmów tylko sportowych. No i co, my przechodzimy do pytań przede wszystkim. Pierwsze pytanie jest takie. W czym się pomyliłem przed rundą, ostatnią rundą? W jakich kontekstach gdzieś tam popełniłem swój błąd? No więc tych pomyłek było kilka, tak naprawdę. Pierwsza taka najważniejsza pomyłka to było to, że myślałem, że przebudowa, tak ogromna przebudowa zespołu przebiegnie tak w miarę bezkolizyjnie. A przecież doskonale wiedziałem, że taka przebudowa, że takie zmiany wymagają czasu, ale jakoś tak sobie ubzdurałem, że w związku z tym, że przychodzą tacy
piłkarze, więc pójdzie to w miarę spokojnie. No i się jakoś tego będzie bez ofiar. A tak naprawdę no, trzeba być jednak zawsze gdzieś tam twardo stąpać po ziemi i wiedzieć, że takie przebudowy niestety mają swoje konsekwencje, że to się musi dotrzeć i tak dalej. Ja no niestety to był mój błąd, bo byłem przekonany, że przejdzie to spokojnie. No nie przeszło spokojnie i do momentu razem z meczem ze Skrom no wyglądało to przede wszystkim słabo było jeszcze zorganizowane. W moim przekonaniu fizycznie wszystko wyglądało w porządku, ale było mało zgrania. Jeszcze oczywiście Kosa dochodził w trakcie do gry, bo przyszedł na mecz z Bytowią i później Mateusz przyszedł na mecz ze Stalą Rzeszów, gdzie już się wszystko zaczęło fajnie układać. Kolejną rzeczą, którą się pomyliłem przed tą rundą, to powiem szczerze, że nie wierzyłem za bardzo, że Gutek się odkręci. Myślałem, że Gutek się tak zakręcił, że już się nie odkręci. I to był oczywiście błąd, bo jak się okazało, Gutek znowu wrócił na odpowiednie tory. To, co przede wszystkim poprawił w moim przekonaniu, to jest ta koordynacja, jeżeli chodzi o bieg, o technikę biegu, bo to technikę biegu w moim przekonaniu bardzo poprawił. No i to była ta pomyłka tak naprawdę. Kolejną pomyłką było to, że uważałem, że Marcel Stefaniak będzie grał w pierwszym składzie i ja go uznawałem za czarnego konia Widzewa, więc no tak się nie stało. Poszedł na wypożyczenie do Bałtyku Gdynia, w związku z czym to był kolejny błąd. Byłem przekonany, że Marcel Pięczek będzie grał od dechy do dechy wszystkie mecze. No tu też się pomyliłem, nie grał wszystkich meczów, chociaż osobiście mam nadzieję, że w następnej rundzie właśnie tak będzie. Jeżeli chodzi o czego jeszcze nie wziąłem pod uwagę, że coś się może, że się może wydarzyć, no to niech się zastanowię, chyba to wszystko tak naprawdę, jeżeli chodzi o to, z czym się pomyliłem. Znaczy pewnie pomyliłem się jeszcze z niejedną rzeczą przed samą rundą. No pomyliłem się przede wszystkim, że bo stwierdziłem, że trener Smułka zrobi wynik, no ale trener Smułka nie miał możliwości się wykazać, więc ciężko to nazwać pomyłką tak naprawdę. Następna rzecz. Jaka będzie następna runda i gdzie upatruję zagrożenia? Kolejne pytanie. No więc w moim przekonaniu następna runda... ja bym chciał, żeby ona była taka, wcale nie lepsza, jak końcówka tej rundy. I ja nie wymagam od tego, żeby było lepiej, bo piłka nożna jest, bywa przewrotna i tak naprawdę zawsze coś może się po drodze nie ułożyć, ale osobiście uważam, że wszystko będzie dobrze, a zagrożenia, jakie widzę, znaczy gdzie widzę te zagrożenia, to przede wszystkim największe zagrożenie widzę w początku rundy, w tych dwóch pierwszych meczach z Olimpią Elbląg i z Górnikiem Łęczna. Tutaj widzę największe zagrożenia ze względu na to, że to będzie bardzo długi czas niegrania ligowych meczów. I wyjście na mecze ligowe po takim czasie to jest swojego rodzaju problem dla piłkarzy, dla wszystkich piłkarzy. I zawsze to są takie nie do końca pewne zachowania. Mniej pewności siebie jest jeszcze tak, no generalnie chodzi o tą pewność siebie. Tutaj tego zawsze brakuje, kiedy masz taką długą przerwę, bo kiedy jesteś w sezonie, grasz cały czas mecze, to po prostu wychodzisz, to już jest normalne, wychodzisz na mecze, a zawsze początek jest taki mocno, wszyscy się mocno badają. To tutaj widzę największe zagrożenia, jeżeli chodzi o tą rundę. Wydaje mi się, że już po czwartej kolejce już nie będzie przeciwników dla Widzewa, w moim przekonaniu.
Przynajmniej taką mam nadzieję, bo to oczywiście, tak jak przed chwilą mówiłem, sport bywa przewrotny, ale wydaje mi się, że już po czwartej kolejce, że te pierwsze dwa mecze będą takie, mogą być słabymi meczami, najważniejsze, żebyśmy je wygrali. Dwa następne już będzie coś zaczynało lepiej trybić i już będzie się zazębiać i myślę, że te mecze po prostu wygramy. A następne będziemy szli już jak szliśmy końcówkę poprzedniej rundy, w moim przekonaniu. Więcej zagrożeń nie spodziewam się, żebyśmy przegrali w Katowicach. Nie sądzę, byśmy przegrali w Rzeszowie. Raczej uważam, że w Rzeszowie to my wygramy. W Katowicach może być tak, że zremisujemy, ale spodziewam się z kolei tutaj bardzo dobrego meczu w Katowicach. Reszta zespołów zawsze może jakiś tam, znaczy na pewno będą jakieś potknięcia, bo nie wierzę w to, że to pójdzie po prostu tak rachu ciachu i po strachu, ale mam nadzieję, że my będziemy mocno punktować, a reszta grupy będzie raz punktować, raz gubić punkty i szybko się okaże, że my gramy na luzie. I czego bym sobie życzył, myślę, że nie tylko sobie, ale trenerowi i generalnie kibicom, że fajnie by było, jakby trener mógł korzystać z bardzo szerokiej ławki, a to by dawały mecze, w których szybko prowadzimy, mamy pewny mecz, ułożony mecz i wtedy wchodzą zmiennicy. I to daje, i to tak naprawdę daje możliwości rozwoju całej kadry, a to przecież jest bardzo, bardzo ważne. A jeszcze chodzi o to, co się pomyliłem, to jeszcze się pomyliłem z kwestią taką, że ja uważałem, że to Wolsztyn będzie napastnikiem, który będzie najwięcej bramek strzelał w Widzewie, bo tak uważałem, no tak się nie ułożyło. No nie ułożyło się tak i tu w tej kwestii się pomyliłem, bo byłem przekonany, że to Wolsztyn będzie egzekutorem. Ale że też z drugiej strony było tak, że tych karnych mieliśmy od groma, to Marcin też bardzo dużo tych bramek strzelił z rzutów karnych, a jakby nie było, Wolsztyn jest... Nie jest chyba na końcu. Ale był naj... Nie, już nie wiem, czy ma tyle samo bramek z gry, co Marcin Robak, czy... ale podobnie. No dobra, ale przejdźmy do następnego pytania. Co bym zmienił w najbliższych 6 miesiącach? Nie wiem, czy Witek miał na myśli 6 miesięcy, licząc od stycznia. No w sumie tak, w najbliższym półroczu, przy najbliższej rundzie, tak powiedzmy. Niewiele bym zmieniał tak naprawdę. Niewiele bym zmieniał. Raczej bym się skoncentrował tu gdzieś na tych dwóch konkretnych transferach. I rozbudowie przede wszystkim akademii i młodzieżowców bym chciał w zespole, żeby trafiło ze dwóch fajnych młodzieżowców, jeden młodzieżowiec już jest i dwóch dobrych zawodników do zespołu, nic więcej. I tak naprawdę niewiele więcej bym zmieniał, zmieniłbym jedną rzecz na pewno. Stałe fragmenty gry. Chciałbym, żebyśmy mieli tyle opcji stałych fragmentów gry, że atakując, zdobywając te stałe... Znaczy, tu głównie chodzi o rzuty rożne. Mając dużo rzutów rożnych, żebyśmy my w przeciągu 3 meczów każdy rzut rożny wykonali inaczej. Żebyśmy mieli tyle przygotowanych rzutów rożnych i żebyśmy przede wszystkim mieli skuteczność, mając tak dobrych zawodników, jakich my mamy, to fajnie by było, jakbyśmy mieli skuteczność na dość wysokim poziomie, jeżeli chodzi o rzuty rożne i zdobywanie po nich bramek, bo jak my byśmy ten element gry, nawet grając powiedzmy średnio, chociaż wolałbym, żebyśmy oczywiście grali bardzo dobrze, ale grając średnio, to i tak byśmy ze wszystkimi wygrywali, bo my prowadzimy grę w meczach. A na pewno będziemy prowadzić, może nie zawsze prowadziliśmy, to może źle powiedziałem, bo nie zawsze prowadziliśmy, ale na pewno będziemy teraz prowadzić grę. Wyjątkiem może być w moim przekonaniu tylko mecz z GKS-em Katowice. Wreszcie reszta meczów to już będzie pod nasze dyktando. I no, jak mamy piłkę, to też zdobywamy rzuty rożne i tutaj ten element bardzo bym chciał, żeby się poprawił.
i to bym przede wszystkim na tym się skupił. A jeżeli chodzi o zespół, to spokojnie, spokojnie pracował kadrowo tak jak jest, plus te osoby, które tam powiedziałem, a skupił się tutaj na akademii. To pół roku skup, oczywiście wiadomo, pierwszą i najważniejszą rzeczą jest to, żeby się skupić na pierwszym zespole, bo musi być awans. Ale gdzieś równocześnie bym naprawdę największe siły włożył w budowę akademii, a już super najważniejszą rzeczą jest zdobycie terenów, znaczy zdobycie, załatwienie z miastem, bo to prawdopodobnie na tym musiałoby polegać, załatwienie z miastem i dogranie kwestii terenów pod boiska. Pod boiska dla akademii, czy dla pierwszego zespołu, a na Łodziance akademia, czy jakkolwiek by to nie rozwiązać, chodzi o bazę treningową. I w moim przekonaniu to jest rzecz w tym momencie najważniejsza, na której trzeba skupić najwięcej sił, oczywiście nie zapominając o wyniku sportowym pierwszej drużyny. A tak to naprawdę niewiele bym zmieniał. Naprawdę niewiele bym zmieniał, przede wszystkim bym zgrywał tych ludzi, którzy są, na których stawia się, trener chce stawiać w Widzewie. To bym rozwijał, bo ja jestem, byłem i będę zawsze tego zdania, że stabilizacja, spokojne budowanie, konsekwencja to jest to, co żniwa dzisiaj zbiera w polskiej lidze Cracovia. To jest to, dzięki czemu Piast zdobył mistrzostwo Polski, dlatego że zaufano pewnym ludziom i konsekwentnie im się ufa. Ja bym bardzo chciał, to by była rzecz, którą bym najbardziej chciał i najbardziej, znaczy zmienić, bo to nie można powiedzieć o zmianie, ale to tego bym najbardziej chciał, że kiedy się dzieje coś niekorzystnego dla zespołu, są złe wyniki. Bardzo się cieszę, że pani prezes trzyma ciśnienie, że nie ma ruchów. Nie ma ruchów. A jeszcze przy okazji też mi się bardzo podoba, że jest taka cisza, że nic się nie komentuje. Kibice są bardzo często źli na to, że się nic nie komentuje, że się nie mówi, dlaczego, że co się dzieje w tym klubie. I wreszcie bardzo dobrze, że cisza jest. Jest po prostu cisza. Jak się dzieje coś złego, jest cisza. I wtedy nie ma takiego podlewania atmosfery, bo co było kiedyś, każdy pamięta, na każde doniesienie prasowe, czy każde inne jakieś, było komentowane przez klub, przez prezesów, co tylko podnosiło ciśnienie wszystkim wokoło. A jeszcze do tego powstawała ogromna dezinformacja, bardzo się cieszę, że jest właśnie cisza. To jest rzecz, którą bym chciał, żeby się utrzymała, jeżeli chodzi o pierwszy zespół, znaczy o pierwszy, w ogóle o widzę. Skupiłbym się przede wszystkim na budowaniu w tym najbliższym półroczu, no to też trzeba wynikami zbudować, ale budowaniu ego kibiców Widzewa jako kibiców oczywiście zwycięzców, ale też ludzi, którzy mają ten dość spory margines zaufania. No i tyle chyba. Więcej bym nie zmieniał. Mówił Maciej Samuel, głos rozsądku dla rozmów tylko sportowych. I chciałem przy okazji życzyć wszystkim zdrowych, spokojnych, wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. I oczywiście wszystkim tym, którzy biorą udział w tym projekcie myśli, że tak powiem, zebranych dla rozmów tylko sportowych. Trzymajcie się i co? No i lecimy po prostu do pierwszej ligi, a tam lecimy wyżej. Trzymajcie się. Na razie. Na razie. Na razie.